który wstawi link. Pan Michał jest z Zielonka. Proszę, panie Michale, kto jeszcze? W internecie znaleźć. Proszę panu Lorkowi dać, bo ja nie mam, pani, nie mogę teraz ustawić szybko. Chociaż spróbuję, no może mi się uda. Ojejku. Do klubu. Proszę, pan Jakub, zatwierdzony. Komu jeszcze nie dałem zatwierdzenia? Kogo nie zatwierdziłem jeszcze? Kogo jeszcze nie zatwierdziłem? Co to jest Targer? Co to jest Targer 1, 2, 3? Antko. Panie Piotrze, przykro mi, ma pan znak zapytania. Przykro mi, panie Piotrze, musi pan trochę pograć. Nie gram ze znakami zapytania. Jak zagra pan 14 partii, zniknie znak zapytania. Znak zapytania, tak. No, około 14 partii trzeba zagrać, żeby zniknął znak zapytania. Znak zapytania oznacza, że mało partii. A pan Lorek, jak się nazywa pan Lorek? Panie Piotrze, no mamy takie zasady. Po prostu od 2 lat mamy takie zasady, to nie jest wymyślone przed chwilą. Jeszcze ktoś? Panie Lorek, nie ma pana, panie Lorek. Pan wejdzie, panie Lorek, do symultany. Pana Kura nie widzę. No pytałem, kto to jest Repcak. Proszę. Panie Grzegorzu, wszedł pan. Panie Grzegorzu, jest pan dopisany. No panie Lorek, no co pan nas zwalnia? A Targer, nie wiem co to za przydomek, Targer jest zablokowany, zupełnie nie wiem dlaczego.
Lychez mi zablokował Targer 1, 2, 3. Nie wiem dlaczego. Zły ten Lychez. Złośliwy taki. Może dlatego, że panie Piotrze z dużej litery się pisze. Nie wiem. No pani Lorek, czekamy. No widzi pan, panie kurze, jak to dziwnie się składa. I nie wiem, co z tym teraz mogę zrobić. Pani Lorek. Jeszcze mogę kogoś przyjąć oprócz pana Lorka. Zapraszam. Pan Rysio gra. Kto to jest Speed P, Speedy? To trzeba z Lychesem gadać. Panie, pan Zbyniec nie może ze mną zagrać, ma znak zapytania. Przykro mi. Pan Speedy jak najbardziej. Pan Robot jak najbardziej. No czekam na pana. Panie Lorek, no co się z panem dzieje? A pani Zdzisio, a córka gdzie jest? Konia zabierz. Bardzo dziękuję. Nie wiem, panie kurze. Teraz nic nie mogę zrobić. Pani Lorek, za minutkę zamykam budkę. No jeszcze na chwilę, panie Zdzisiu. We wszystkich mam czarne. Dwa na jeden to taki system licytacji propagowany przez między innymi Lawrence'a. Bo pomyślę, panie Lorek, że pan sobie jaja robi. No 9 miesięcy. Z Lychesem nie ma żartów. Dobra. Bo wezmę pana Markiewicza. Pani Lorek. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No będzie okazja następnym razem. Leci. Oj, 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 nie to wcisnąłem, nie to wcisnąłem. Już poprawiam. Poprawiłem. I startujemy. Gramy ostro. Ostro.
Spróbujmy sycylijskich, nie bójmy się. Nie, panie Lorek, ja żartuję. Ja żartuję, panie Lorek, ale no nie dostał się pan tam i cena, to poradzę. Nie może być tak, żeby wszyscy czekali. Pani Kotiu, ja wszystkich lubię. Pani Kotiu, ja wszystkich lubię. Bije. Grünfeld. No cóż ty, aha. Nie odrzuciłem. Nie gram z zablokowanymi, no po prostu nie mogę. Muszę bić centralnego. Tu spróbujemy. Smoczy może. Tu gramy główny wariant Grünfelda. Także pani Lorek po prostu, no... Trzeba próbować. Ojejku. Panie Michale, nie lepiej. Odbijam. Co to jest za debiut? A! Z tym mi się pomyliło. Z tym. Tu bije. Zabiorę konisia. Naprzód. A, tu mam grać D5 już. Nie pamiętam, tyle tych partii gram. Tu chcę gońca schować na H7. Tu dam piona dla wyrównania szans. Tu można zagrać skoczek C6. To wiem. Ale można i tak. Próba wzięcia konisia. Pan uważa, panie Andrzeju.
A spróbujmy smoczy. A cóż to jest za sztuka? Co ja mam z tym zrobić? Nie wiem, co grać. Tu wiem. Tu. I zraszować. Lufcik dla gońca. Tego trzeba zbić. Roszatkę trzeba zrobić. Konisia. Tu mi chce przeciwnik zagrać. Oj, niedobry. Trudno. Niech gra. Roszada. I tu daje piona dla wyrównania szans. Zbijmy raz. Hop. Hop. I D5. Jak to nierówno, ten czas leci. Chyba mogę. Rozwijamy figury. Jak na tego gońca naskoczę, to co? To gdzie on pójdzie? No dobra, naskakuje. Rozwijam i roszuję. No to ja też tu pójdę. A może ściągnąć skoczka na C3. F3. A tu trzeba zdroszować. Dlaczego ja nie roszuję? Tu trzeba zdroszować. Jakby król chciał wyskoczyć. Ojojoj, jak nieładnie. H3 to słaby ruch. No to słaby ruch. Mówię, że słaby.
A dlaczego on jest słaby? Oj, 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 tu zbije. Też ten. Na razie roszuje, jak to mówią, póki co. O, tu pan Speedy ze mną będzie ćwiczył Marocego. No, trudno. C3. Będziemy się w tym Maroce martwić. Co tu grać? No, takie drętwe to, drętwe to. No biję, nie mam wyjścia. Oj, 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 oj. Jak ostro. Mogę tu. Skoczek F3, no naprzód. Skoczek C2. No to wymieńmy hetmany. Zróbmy roszadę. Nie bójmy się. A na to, to trzeba zagrać, panie Andrzeju, ojojoj, hetman B6, jakbym pił coś. O, ci młodzi teraz ostro grają. No może tak. Na razie tak. Czułem, że tu będzie roszada długa. A4 i plujemy. Odbijam tym. Klin na gońca trzymam. Struktura karsbacka. No co to tak? Panie robocie, dziarsko na mojego hetmana. A to przed chwilą widziałem. To trzeba wyjść hetmanem na flank. Aha. Tiu, tiu, tiu. A ten goniec to się niebezpiecznie oddzielił. Odbijam hetmana. I roszuję.
miałem zroszować. Tu miałem bić gońcem. Tu miałem matować. Tu kończę rozwój. No tu nie mam wyjścia. Trzeba zbić A6, żeby koniś nie skikał. O, jak to szybko wróciło. No, zaofiaruję konisia. I tu mi się podoba, ten goniec mi się podoba, więc ja go zabierę. Ja go zabierę, hetman H5 i remi. Nie, no zabierę go. No dobra, spróbujmy. No może tak. O! To nie groźne. Na razie tak. Gabelki grożą. To je myśl. Paka, tak. Paka, tak. Tu zroszujemy. Nie, no nie damy tego. I zrobimy gabelki, panie Zdzisiu. To nie jest dobre. Dam szaszka na 3, panie Andrzeju. Zamknę furteczkę. Dobiję. Skoczek BD2. Kończę rozwój. On chce iść na C6, no ale na C6 to ja go nie puszczę. Tu mogę pójść na C4. No na razie tak.
Tu miałem gabelki zrobić. Panie Zdzisiu. Wieża FE1. Co ja tu miałem grać? Podwiązkę zrobię. Podwiązki to ja nie chcę robić. Hetmany wymienię. Biję. Tu mam zrobić roszadę. Biję, bo... Aha. Albo nie biję. Tu mam pozycję dobrą. Roszada, to ja muszę roszować. Roszuję. Też powtarzam pozycję. Patrz pan, jaki hitros. I to trzeba podciągnąć konisia. Tędy go podciągnę. F3. F3. Naprzód. Biorę pionę. Czy tam tak wolno idzie? Biję konika. Odbijam. Panie Speedy nie jest dobre. Tak mi Cezary Balicki grał. Skoczek E5, skoczek E5.
A tu chcę ten skoczek. Skoczek e5, a po b5 bije na c6. No trudno, bronię go na razie. Póki co go bronię. Będzie problem z roszadą, trudno. Pięknie. Pięknie, ja idę do przodu. Trudno. Panie Rysiu atakuje, bo pan mnie tutaj... To trzeba rozwijać figury. Skoczek F3. Chce mi zbić piona. Nie dam. Cofnął się. Bardzo ładnie. No tu mam problem, tu nie wiem co grać. Ojejku, tu pan Wabiszczur bardzo ładnie zagra. A cofnę się. Zaryzykuję roszadę. Nie chcą wymieniać ze mną hetmanów. Zbiję. Chcą wymieniać ze mną wieżę. Tu nie ma roszady. Chcą grać bez roszady. Dobra. Chcą mi dać mata. To nie elegancko. Muszę bić. To chcą mi zrobić podwiązkę. Muszę bić. Nie chcą zrobić podwiązki. Ładnie to tak. Pani Wabiszczur na mojego pionka A7? Tu. Oj, koniec, będziemy się bawić.
Obroniłem piona. E4 my się nie boimy. Zbijemy tu. A no właśnie, co ze uparciuch. Co to było? Wieża FD1. No E5 powinienem zagrać, ale nie mogę zagrać E5. Ten tu człowiek chce mnie ograć. Piona dam. O. Bijemy i goniec F5. Gdzie te konie chcą iść? Na B3. Tu nie, tu nie. Straszujemy. Coś podstawiłem? Nie. No to zaproponujemy wymianę hetmanków. My się wymiany hetmanów nie boimy. Tu spróbujmy D5. Wieża D1. Możemy zroszować. To trzeba zroszować. Mamy troszkę lepszy roz... A H3. A, no właśnie. I co tu grać? Przeciwnik trudny, pozycja jeszcze trudniejsza. Tu miałem tak grać. A może najpierw tak? Dlaczego tu mamy zrobić remi? No przecież ja te chcę pozycję pograć parę ruchów. Nie chcę robić remi. B3. B3 to jest słabe. Ja muszę zroszować. No i na razie zroszuję. Trudno. A no właśnie, wiedziałem, że ten niedobry hetman przyjdzie tu, ale nie daje figury, nie daje tam piona. To nie jest dobry ruch. Muszę go zbić i go zbiję, no trudno. Tu chce się hetman wymienić. Już trzy wygrałem? Jak to możliwe, że już trzy wygrałem? A co po skoczek G4? Co po skoczek G4?
skoczek G4 nie grozi skoczkiem na E3. No zroszujmy, trudno. Nic nie widzę. F5. Odbijamy. Na dwójeczkę. Wpadamy. To tu mi pójdzie na A5. A to niedobry koniś. A to niedobry koniś. Trudno, niech idzie na A5. O! Skoczek D5. Skoczka na D5 trzeba zbić. To osłabi atak. I co teraz? No atakujmy, no trudno się mówić, trzeba atakować. Hetmana bijemy. Wiedziałem. I gońcem na dużą przekątną. Tu chce przyjść wieża na F3. Bronimy punktu F7. Wieża nie chce nam pozwolić na dwójeczkę wejść. To co z taką wieżyczką? Chociaż na trójeczkę spróbujmy. Tu nie ma mata na F7, a ja mogę zagrać dobre D5. Król zauważył. Hetman D3. Czy mogę zbić? Ajajajajaj.
I co z tym hetmanem mam zrobić? Czego mi dajecie takie trudne zagadki? Kochane dzieci. O. No to trzeba skoczek C6, to łatwe. Chociaż jedna partia, gdzie łatwy ruch. I tu łatwy ruch. Tak to nie. Tak to krzywdę zrobi mi. No to tak. Hetman E2, pan Darek. Tu muszę zamknąć, bo tu mi ktoś unlimited zrobił. D5. Patrz pan, jaki hitrus. Chcę zbić tu, tu i tu. Przepraszam, muszę tego człowieka... Jak go zablokować? Nie mogę go zablokować. Muszę go zablokować, a tu się wygłupia. I wracam do symultany. Przepraszam. Tak będzie mi przeszkadzał. Będzie mi przeszkadzał. H3. No to chociaż to dobrze mi zagrał. Chociaż to mi dobrze tu zagrał przeciwnik. I tu grozi mi zagrać i B, i 4. Tak trochę nieelegancko. Hetman D3. Raz, dwa, trzy atakuje. Raz, dwa, trzy, cztery razy broni. Nic nie mogę.
Mogę zbić. To gońcem wyjść. Na tego. Tuś łatwa obrona. Dobrze, obroniłem się. No. Tu. Na mojego piona. Oj, niedobry człowiek. Koniec G5 to niedobry ruch. A3. Wiemy, po co przeciwnik chce zagrać A3. A jak damy szaszka, to co zrobi? Skoni się. Bijemy konisia, hop. Skoczek H2. Obronimy. Obronimy, trudno. Tu. Na wymianę hetmanków.
Ładnie tak. Napadnę na hetmana. Trudno, nic nie widzę. Nic nie widzę. Tam coś koło mata widziałem. Goniec E3. Ojej, tu pan Speedy mnie taką dobrą pozycję mam i tak nie wiem co grać. O, zagrajmy tak. No bije. No bije wieżę. Trudno. Nic nie widzę. Piona straciłem. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Przegram tamto. Przegram tamto. No właśnie. Przegram to. Przegram. Tu mi jeszcze wisi. Oj, oj, oj. Przecież ja tego nie widziałem. Oj, 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 oj. Napadam. Tu miałem odbić. Tu miałem przyblokować. Blokuję. Królem chciałem odejść.
Lubię Hetmana. Tu daję szacha. Wyganiam hetmana. No wiedziałem, że H4 będę matowany. Jeszcze się bronię. Król E2, bardzo dobry ruch tym królem na E2. O, a mój goniec tu stoi. To na razie go ustawię tu. I tu miałem grać. Bije. Cóż to mi się tam wyświetliło? Tamta partia mi zniknęła? F3. Miałem teraz zagrać co ja tu miałem zagrać? Tak to nie. Tu. A3, no to...
Oj, źle zagrałem, no trudno. Oj, źle zagrałem, no trudno. A, no właśnie, proszę, jak tu jestem. Punktowany za wszystkie moje błędy. A jak... A, dobrze, no dobrze, muszę tak, muszę król F7. Bije. A3. No chyba nie po to, żeby zagrać B4. Tu bardzo dobrze przeciwnik gra. Co ja mam zrobić? Poddać się z panem Wabiszczurem. Pan Wabiszczur mnie tu zamatował. Panu Kubie dziękuję. Tu chce mi zagrać A4, zły człowiek. Wieża C1. Tak. Roszada. No bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I wieża. Może tak. Niedobra wieża. Oj, 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 oj. A mojego piona? Ładnie to tak mojego piona bić? No panie Speedy, zdenerwował mnie pan.
Trzeba bić tego. Wieża C4. Wpadam na dwójkę, a co? Panie Darku, przepraszam pana, panie Darku. Chyba trzeba remisować z panem Speedy, mnie kiwnął tak. Miałem dobrą 2, 4, 5. 2, 4, 5. I o remis to trzeba jeszcze poprosić. No najpierw tak, trudno. Tu przegrywam. Pan Wabiszczur mnie bardzo ładnie ograł. Skoczek A7. Dziękuję panu Wabiszczurowi. Pan Michał, goniec F3. No spróbujmy pakatak. Konisiem? Jak można mi to było zbić koniem? Goniec H6, to nieeleganckie było. To mi grozi matem. Chyba nie podstawia niczego. Hetman H6 mata nie daje. Aż w bądź razie. Wycofajmy się na z góry upatrzoną pozycję.
Człowiek próbował tych ruchów, próbował i żadnego nie znalazł dobrego. Oj, 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 tak między oczy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Bije. I co teraz? I co teraz? Nie dam. Nie, nie zabiłem. A myślałem, że wszystko dobrze. A tu taka surpryza. A tu taka... Bronimy się na remi. Bronimy się na remi.
E4. Bije. Ai, ai, ai. A tu wieża wisi. Wieża wisi. No trudno. No bije. A, na konisia? No jak można na mojego konisia napaść? No to muszę bić i bronić się na remi. Może mi się uda. To mam szansę zremisować. Czytuję remi. Trzeba zagrać wieża E7. Niech będzie. Jedno remi. Się bronię resztką sił. Tu. Tu pan Repcak mnie kiwnął. Trudno, będziemy walczyć. Jeszcze chwilę. Skoczek F1. Gdzie on idzie? Gdzie on idzie? Tu?
H3. Nie ma mata. Szach. No, grałem na bicie w przelocie. Obiję piona. To tamtego nie przegram. Co ja mam tu grać? Żyje. Żyje, podobno mi się komputer nie wyłączy. Przepraszam, muszę rozwracam za chwilę. Przepraszam bardzo, już tu się bronię przed matami pana Michała, bardzo przepraszam. Tu chyba trzeba zagrać wieżę F6. Albo skoczek F6. Na razie tu. Odetchnęli państwo, tutaj tego zbiję. O!
tu pan Michał chce mnie skrzywdzić, a ja mu zagram na Macika. Tu spróbuję zbić hetmana. Tu biję. Tu biję. I tu miałem grać. Może tak. Chyba zaryzykuję. O! I to jest myśl. Tu jest kombinacja. Goniec bije. Wieża bije. Ale zacznę ją tak. Zaczynam ją tak. Aha, jak ją zacznę tak, to mi skoczek skoczy na H5. A niedobry człowiek. A jak zbiję konisia wieżą, hetman bije konisia, goniec bije konisia. Wieża bije konisia, hetman bije konisia, goniec bije hetmana, wieża bije hetmana, goniec bije wieżę, wieża bije konisia. Ale pan Michał zrobił numer. Ale pan Michał zrobił numeru. Paka, tak. No bije. Tu miałem dać mata. No i ja tu nie, ja tu mam lepszą. O. Zapasowy, wolny pion. Cokolwiek to trudne słowo znaczy. I idę królem. Ale pan Michał zakombinował. Pozostaje mi tylko pogratulować i zagrać tak. W pionach jest porówno. Gdzie tu miałem tym skoczyć?
Gdzie ja miałem podejść? Tu źle. A, paka tak. Paka tak. Bije hetmana. H4, no bardzo dobrze. Gdzie ja miałem tym koniem iść? Ty, no ładnie to tak. To tak nieelegancko tu na tego napaść. Tak. Oj, tu pan Michał, nieelegancko, panie Michale, no tak się nie robi dobremu człowiekowi. Tu będzie mat. No, panie Michale, ja do pana z sercem, a pan do mnie tak? Gdzie ten skoczek chce przyjść? No dobra. Wieża A1 to zły ruch. Tam należało grać wieża na 7.
I tu trzeba... Aja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 j
wyjmiemy, to można nie wygrać, ale trzeba próbować. Moment, moment, moment. Bije. Koń stoi dobrze. Oto ostatnia partia. Jaki wynik? Ojejku. No dziękuję za grę. No Pani Darku, no... Pani Darku, no miałem trochę lepszego gońca. No, zobaczmy, no. Zobaczmy po kolei. Tutaj nie ma co. Ktoś się zapisał i uciekł. Nie chciał grać. Panantko. Żeby obejrzeć, to muszę... Muszę niestety włączyć. Lecimy. Chyba czas się skończył. A nie, to było remis. Bardzo ładna pozycja, bardzo ostra gra. Wymiana, trzeba wymienić gońce. Nie. Wymienić gońce. I pogoniec z tym, no mam szansę na remi. Się ratowałem. To zastanawiałem się, czy F6 nie grać. No i zagrałem. O, wieża E8 i mam przewagę. Wieża E8, gdzie to jest? Jak tu, to tu. I mam przewagę z powodu linii. Także, panie Jacku, pan to zobaczy. I tu rzeczywiście, tu muszę grać wieżą na linię. Hetman H5 mi każe grać. Hetman H5 ryzykowne. Bym się bał. No pan
Zdzisia to tu figurkę podstawił. Tu pozycja białych już jest trudniejsza. I po wzięciu figurki, no to dalej nie było co grać. Z panem Michałem nie skończyliśmy bardzo ciekawej partii. Bardzo ostro. O! Tu chcę zablokować czarnopolowego gońca. Tu trzeba uważać. Skoczek A5. Przewaga czarnych. I goniec F6. Ajajajajaj. Ale C5, o, C5 pierwsza linia. Pan Michał nie grał, skoczek G3 się bałem. Skoczek G3, wieża F4, C4. To nie na moje słabe serce. Zchwyciłem czarne pola. Może lepiej było gońcem na F6 iść. Ale tu żeśmy grali ostro. Waga każdego posunięcia olbrzymia, nie daje czarnopolowego gońca. Nie daje czarnopolowego gońca. Pion F5 bardzo dobry, kryje pola skoczkowi i gońcowi. B6, B6. Hetman G7 od razu. C3. Ajajajajaj, takie C3 i skoczek C4 i hetman G7. Znowu C3 nie widziałem. Grałem nabicia w przelocie. Skoczek C5 na granicy wygranej. Skoczek B3. Tu i tu. No jak ja miałem to znaleźć? Tu kombinacja była. Wieża G8. Hetman F7 wygrywało. Ajajajajaj. Nie hetman. Hetman G7. Na hetman G7 nie widziałem co po skoczek H5. Hetman H6. Ajajaj. Tu poszedłem. Ważny ruch, skoczek E5. Król G7 mogę. Król G7 lepsze. Król G7 lepsze. A co tu? Król G7. Wieża D4. A6. I miałem bić. Nie powinienem tego przegrać, dziękuję. Pan Hakinen się nie... No tak jest, jak widzicie Państwo, jak nie chcą grać. Pan Speedy. Pan Speedy bardzo ładnie grał. A potem mu zabrał... Tu nie wolno bić tego gońca, nie wolno bić skoczka. Trzeba cofnąć pani Speedy hetmana na D1. To jest pozycja czarnych, cały czas lepsza, ale nic nie umiałem wykorzystać. Nic nie umiałem. D6. A, tu źle zagrałem. Od D6 zacząć. A4, goniec E6. Oj, oj, oj. No pewnie, że goniec E6. Bardzo ładne A5. I równa. I lepsza białych. Tu się ratuje na remi. Jak zbije na C4, to powinno być remi. Ale jeszcze chcę coś wyciągnąć. Tu ładny ruch wieża A3. Po wieża D6. Komputer ocenia jako remi po wieża D2. Proszę, najlepszy ruch wieża D2.
Nie potrafiłem ocenić końcówki pionkowej. Bardzo ciekawa końcówka pionkowa. I G5 bym grał. Podaję, że równa, no. A w wieżówce spróbowałem triku, co się nazywa, proszę Państwa, zapasowy wolny pion. Zapasowy wolny pion. Wieża G2. Tu zyskałem tempo. I tu trzeba było grać wieża A7. Wieża A7 z groźbą F6. I to byłoby remis. To jest niedobre. To zostaje z pionem więcej. Pchnięcie piona mi ułatwia. I nie można iść królem na G4. On poszedł. Król H4. No grozi F5. On wieża A7. F5. Wieża F3. I nic. No, chyba tylko na czas wygrałem. Dziękuję. Bo pan Repkat pięknie grał. Goniec G5 niedobre. Lepiej zagrać goniec F4. Tu biały ma kłopoty. Ale zrobiła się jakaś burza. Tu muszę uważać, bo grozi hetman G5. Piękny ruch E4. Ofiara jakości. I tu się zdarzył cud. Hetman F8. Hetman F7. Najlepsze ruchy, proszę. Muszę bić na G3. Dalej jest klops. I szybkie goniec E4. I tu już sobie poradziłem. Dziękuję. Bardzo ładnie pan grał. Pan robot dobrze grał, ale nie zdążył na czas. Przechytrzył mnie jakimś takim debiutem. Totalnie zbaraniałem. Co i nie poradziłem. To może E5 trzeba było grać. E5. Koń F5. Aj, nie widziałem skoczek B6. Tu pan robot bardzo ładnie grał. Pomysłowo. Biały cały czas ma przewagę. Bardzo ładny ruch kolejny. I tu panu robotowi czas spadł w pozycji, której nie powinien przegrać. Pan Darek się nadział. Zobaczmy, panie Darku. Pan Piotr, dziękuję. Panie Piotrze, no pięknie pan grał. Tu coś popuściłem. Skoczek E7. Roszada. Może z hetman B6. Tu trzeba było grać wieża C8 na początek. Zostawić to tam. Około równej pokazuje. Skoczek C5 dobry ruch pokazuje. Goniec H6, pani Darku, na pewno niedobre. Królem bić na F8. Wieża E8. Oto wypuszcza. I to wypuszcza, żeśmy sobie poćwiczyli. No to lepsza czarnych. No jest trochę lepsza czarnych z uwagi na pasywnego skoczka i lepszego gońca, pani Darku.
Pan Wabiszczur mnie ograł, nie będę patrzył, bardzo ładnie pan Wabiszczur grał. Jak małego chłopczyk pan Wabiszczur mnie ograł. Panie Pawle, no ja powtarzam. Zbić na D5. Zbić na D5. Niebezpiecznie oddawać piona na C4. A, czasu się skończył. Pan drapieżnik jakoś tak krótko grał. Co to się stało? Chyba miał słabe połączenie. Pozycja dopiero gra się zaczynała. Pan Ryś się zdenerwował w pewnym momencie. Panie Rysiu. To nie można grać do tyłu. Zbić na D5, nic się nie dzieje. Tu się pozycja robi, no zrobiłem 8 ruchów, mam plus 1. Mam klasyczne centrum przesunięte na drugą linię. Zokazał grać skoczek D2. A to przegrywa. To już przegrywa. To dalej nie patrzymy, panie Rysiu. No pan Andrzej, panie Andrzeju, jeżeli pan tak gra, przypominam, ja to omawiałem, trzeba cofnąć gońca na B3. Ja bym zagrał, skoczek E4 jest równie dobry, zagrałbym skoczek G4 z równą pozycją. Tam była podstawka figury. Pan Jakub dostał mata. Po co bić tego skoczka na C6? To pozycja białego jest trudna. O, po oddaniu gońca to już w ogóle. Tu trochę tak chodziłem bez sensu. Tu jak wziąłem piona, to jest kompletnie przegrana już, czysta. A tu jest mat. Mat. Także dziękuję. Pan Bazyl. Pan Bazyl grał bardzo ładnie. Nie wolno grać E3. Panie Bazyl, nie wolno grać E3. Nie, pole E3 jest do komunikacji między skrzydłami. Nie wolno grać E3. W zasadzie dalej to już... I tu się goniec nie zmieścił. Tam jeszcze było parę sztuk taktycznych, co można obejrzeć. I pan Piotr. A pan Piotr grał bezbłędnie 22 ruchy. Dziękuję panie Grzegorzu, panu robotowi też dziękuję. Pan robot ze mną miał na granicy wygranej już. A to dobre było? No, moim zdaniem. Jak 22 panie Piotrze panu wyszło? Coś pan tu zakręcił. Plus 1 i 4 mi pokazuje z niczego. No i mam zdrowego piona więcej. Gram jak automat, bo tu trzeba zagrać wieżą na D5. Przyblok to jest po to, żeby ruchu C4 nie było. Się panu skończył czas. Czy ktoś jeszcze grał? Nie. Pani, ja proszę Państwa, możecie Państwo ze mną zagrać jeszcze w czwartek. Co wtorek gramy symultane, co poniedziałek turniej, co czwartek gramy póki co. Pani Kotiu, czy bardziej drewniana? Pomyślę, panie Kotiu, miałem bardziej drewnianą. O, pani Joanna nie mogła. Witam panią Joannę. Panie Kotiu, pomyślę, miałem zieloną. Teraz mam niebieską. Może rzeczywiście wrócę do brązowej. Panie Kotiu, pomyślę.
Panie kurze, nie zwracamy uwagi na nieszczęśliwych ludzi. Trzeba im wybaczyć. Co pan Andrzej? Pan Andrzej się zdenerwował. Do pana Darka kiwnąłem. Jakieś pytania szybkie. Panie Darku, ale miał pan trochę gorszą w tym napisie. Pan Króci zbanowany. No dużego spadku, panie Piotrze, nie, no ale ten skoczek E4 było przedwczesne przy skoczku na H4, panie Piotrze. Zgadzam się. Czy ktoś ma jakieś pytanie, bo zmęczyłem się. Nie ma pytań, to dziękuję. To zobacz.